Jan, zszokowany, przeczytałem chyba 2 tygodnie temu, że podpisałeś z bardzo poważnym studiem filmowym kontrakt na ekranizację twoich powieści, posłuchajcie, science fiction. No i jeszcze cię k***a w kosmosie nie było, mróz, no, na litość boską. Co ty wiesz o kosmosie? Wiesz, to nie jest tak, że żeby pisać o kosmosie, trzeba być w kosmosie, no. Naprawdę? Naprawdę! Zapiszę, bo to się przyda jako złota myśl na spotkaniu ze studentami. Ja nie wiedziałem, że ty napisałeś książki science fiction. No tak, tak. W ogóle gdybym miał wybrać jakiś jeden gatunek, w którym chciałbyś mnie zamknąć na całe życie, to bym właśnie wybrał science fiction, bo tam masz największe pole manewru i najwięcej rzeczy możesz zrobić. Bo? Bo to jest świat tylko i wyłącznie zbudowany z wyobraźni? Też, ale oprócz tego nie jesteś tak naprawdę ograniczony żadną konwencją i tak naprawdę no, granicą twojej wyobraźni jest tylko ten język, którym się posługujesz. Tak? Bo z tego co wiem, to teraz będzie ekranizacja, nie znam chronologii, w Kręgach Władzy. Kto to będzie robił, możemy powiedzieć? No nie możemy. Nie możemy, dobrze. Ale będzie niedługo. Borys Szyc zagra w Komisarzu Detektywie, tak? Tak jest, Komisarzu Detektywie. No, tylko, że on nie jest detektywem, ale komisarzem, ale to jeszcze... To jest to. Przekonamy. To jest to. W tym zagra Borys, zobacz. Tu siedzi Borys, tak. Tu jest Borys. Tak. Tu zacznie, a tu prawdopodobnie będzie już staruszkiem. Prawdopodobnie tak. A to jest zamknięta seria, czy będziesz ją kontynuował? Bo nie wiem, ile metrów na półce mam sobie jeszcze. Słuchaj, to jest delikatny temat, bo ta seria była na początku trylogią. Trylogia! A teraz jest już 7 tom, więc trochę... Siedmioksiąg. Tak, siedmioksiąg. Dobrze. Nic nie deklaruję. Więc tak, będzie Kręgi Władzy, komisarz Forst, a ten Seweryn Zaorski, dobrze wie, patomorfolog? Bardzo dobrze mówisz. No. Też będzie, tylko trochę się lekko wykoleił, bo przeszedł z jednej stacji na drugą. W sensie, kto to wyprodukuje? Tak, tak. Czyli masz... Z filmy science fiction plus te 4 serial. No jeszcze jest Wybaczam Ci, które A to jest, to będzie serial, czy to będzie... To będzie serial. Bo to jest twoja powieść. Tak, tak się składa, że tak. Dobrze. To robi z kolei Opus Filmy, czyli studio, które odpowiada za naszą oscarową ideę i za... No to jest dobry partner. Nominacyjno-oscarową Zimną Wojnę. Tak. Tak, to jest partner świetny i tu też się spodziewam, że będzie fajnie. Oprócz tego jest Czarna Madonna, czyli horror. Czarna Madonna, raz, dwa, trzy, cztery, sześć produkcji? Ty powinieneś zmienić nazwisko na Lukas. Naprawdę, Remigiusz Mróz Lukas. Albo Spielberg. No. No zobaczymy, jak to będzie. Wiem, że dostałeś propozycję też z Hollywood. Tak, była propozycja z Hollywood. To z kolei było o nieodnalezionej, o której zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy, po prostu już mi to nie przechodzi przez gardło. Okay. To jest tak wkurwiające po prostu. Bo behawiorysta już właściwie został skończony. No, i co, ale co tutaj? Ale kręcimy dalej behawiorystę. No nie mów mi takich rzeczy. Będzie drugi sezon. Będzie drugi sezon. Więckiewicz się zgodził? Zgodził się. Zadzwonię. Nie miał wyjścia. No wiem, nie miał wyjścia. A jaką dostałeś propozycję? Czyli Hollywood, przypomnij, to miał być? Nieodnaleziona. Nieodnaleziona. I tak co, jest. Na jakim to jest etapie? To jest na tym etapie, że zdecydowałem się na polskiego partnera, z którym już wiem, że będzie dobrze. Ale poczekaj, z Hollywood na polskiego partnera? No tak było, tak było. Przyleciała pani z Hollywood, przyleciała do kogoś, a mnie przy okazji... I tak, o, Remigiusz Frost, yeah, może deal, no. Słuchaj, ty sobie z tym Remy Frost, ostatnio jaja robiłeś. To ja to jak wymyśliłem. Ciebie, ty to wymyśliłeś. Remy Frost. A ja później miałem taką sytuację, że jak moja książka poszła do zagranicznego wydawcy, to postawił mi taki warunek, że okej, wydamy to, ale pod warunkiem, że pana będziemy przedstawiać jako Remy Frost. Ja myślę, wojewódzki, k***wa, mać! Bardzo proszę, powiem teraz po angielsku, bo to akurat umiem. Show me my money! Show me my money! Remy, ty tutaj się podpisz, ja tam treść dobra. Podpisz tutaj, zgadzam się, agree, Frost. Agree? Naprawdę będziesz jako Remy Frost? No nie, bo się nie zgodziłem. A dlaczego? Przecież ja jestem ojcem tego pomysłu. No dlatego się nie zgodziłem. A jak będziesz się nazywał? David Summer? Nie, zostałem przy swoim. A co więcej, to dzisiaj rano dostałem maila, że jest umowa domknięta. I u ciebie po raz pierwszy mówię o tym, że Chyłka, 2 pierwsze tomy będą wydane i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. I my mamy się z tego powodu cieszyć? No. Proszę, zero braw! Zero braw! Zero braw!